Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj będziemy wymienić w Passacie B5 FL wiatrak, który zaczął pogwizdywać. W zasadzie to nie od razu znalazłem przyczynę usteryki, bo było to delikatne pogwizdywanie w momencie, kiedy skręcałem kierownicą w prawo akurat. I tak nie do końca mogłem to powiązać z wiatrakiem, natomiast już w tym momencie wiatrak zaczął pogwizdywać trochę mocniej, więc bez problemu zlokalizowałem, co to było. Zakupiłem używany wiatrak, sprawdziłem, ten akurat działa poprawnie, więc zabieramy się za wymianę. Jeszcze na koniec zapraszam wszystkich do subskrypcji, do komentowania, dajcie znać, czy mieliście również problemy w swoich samochodach z wiatrakiem, jak się one przejawiały. No i postawcie kciuka w górę albo w dół, w zależności od tego, czy Wam się ten film spodobał, żebym wiedział, czy dalej mam podobne tematy poruszać, bądź nie. Lecimy! Dobra, zabieramy się za wiatrak. Żeby do niego dotrzeć, to musimy zdemontować schowek. I tutaj mamy osłonę. Także osłona się trzyma tutaj na dwóch T25, a schowek tutaj w środku mamy dookoła też T20, przepraszam. Także odkręcamy to, pamiętamy o żaróweczce, którą trzeba odłączyć, tutaj o airbagu, który pewnie zostaje, przechodzi przez otwór, a jak nie pamiętam, szczerze mówiąc, a jak nie, to też pamiętamy o konektorze i tyle, to demontujemy. I już powinien wiatrak nasz być nam widoczny. Mamy schowek zdjęty i mamy dostęp do naszego wiatraka. Tutaj odkręcamy raz, dwa, trzy, cztery śrubki na Torx 15 i wejbujemy go w tą stronę. Trzeba tu ułożyć na przewody i w zasadzie wyjmujemy. Nowy wiatrak już mam
W sensie używany wiatrak w bardzo dobrym stanie. Mam już założony. Sprawdziłem go przed montażem. Wpiąłem kostkę na wszelki wypadek, czy w ogóle działa. Także działa, wszystko ok. Teraz trzeba wpiąć kostkę. Akurat jest bardzo proste. I przymocować nasz przewód na mocowanie fabryczne, żeby wszystko było ładniutko. Także, no i na tym wymianę mamy skończoną. Także dziękuję bardzo, że obejrzeliście. Czekam na wasze komentarze. I widzimy się w następnych filmach.